wszystkich. Tak, dzień dobry, pani dyrektor. W końcu. Drodzy państwo, chciałam was wszystkich bardzo serdecznie powitać w skromnych progach mojej biblioteki. W końcu ona jest pełna i piękna. Chylę czoło przed zespołem Echo Doliny. Brawo, brawo, brawo. Widzę, że Kogut rozpoczął czas skubania piór. Tu już widzę, że fachowcy skubią. Mam nadzieję, że osoby, które w swoim życiu uczestniczyły już w tak zwanych piórnikach, pomogą mi to poprowadzić. Ja niestety z ubogiej rodziny, małe kurki, które nawet piórek nie miały, więc nie miałam przyjemności ani skubać piór, ani słuchać tych wspaniałych opowieści z naszych stron, ale pozwolicie państwo, wczoraj był u mnie Mikołaj i zostawił prezenty. I ponieważ jest tradycją mojej biblioteki, że wszyscy zostają w jakiś sposób obdarowani, mam nadzieję, że Mikołaj się nie pomylił i zostawił prezenty dla wszystkich. Rozpocznę symbolicznie od mojej Eli kochanej. Kochanie, niech cię chroni i niech cię wspiera Najświętsza Rodzina. Proszę, kochanie. Drodzy państwo, ponieważ w większości mamy katolików, jeśli ktoś zmienił swoją opcję religijną, możemy wymienić na płyty. Lecimy, kochanie, proszę. Tutaj mamy kolejny suwenirek. Czekajcie, czekajcie, bo się pani. Robimy taką odskocznię. Pani sołtys, za osobisty wkład, za te placki i za to, że dziecko, że mnie wspierasz. Mikołaj cię doceni. Mikołajowi też. Dziękuję. Ponieważ to jest dla kierowców, kochanie, żebyś już po moich wiadolińskich rowach nie jeździła. Żeby twoja droga była szczęśliwa. Dziękuję i zawsze bardzo. Cię za sztrykę wiodła. Wszystkiego dobrego. Ten jest, to jest, o nie, muszę ci to wymienić, nie? Młodzieży, no młodzież, chodź moja smerfetko, chodź. Chodź, chodź, chodź. No piękna, nie? No nasza! Na pewno? Za autostrady, no. Janusz, podejrzewa, że twoja? Nie, no za autostrady. Czekajcie, tobie pasowałoby świętego Krzysztofa, nie? Żeby cię szyby nie zasłonił. Proszę. Nie bój. Proszę, dawaj buzi. Lubię, jak je młodzi całują. Janusz. O Boże. A tobie dam płytę. A żeby się nie ograniczać, dam ci jeszcze 5. A żeś mnie zawsze, rozumiesz, wspierał w szkole. Chroniłeś mnie przed kolegami, żeby mnie nie bili. To masz najpierw. Kochanie, za te placki. Za to, że jesteś. Niech ciebie też chroni. A Krzysztofa dla mnie nie ma. Kochanie, tak, ale to jest już takie kamikadze. Jeszcze by Krzysztofa chciał. No, jeszcze by Krzysztofa chciała. A już jednego mam do tęce. Tak, tak. Zrobię za dużo. Słuchaj. Majce. Same mi się trafiają w razie. Ale ty masz. Słuchaj, przecież ty jesteś chłopak do wzięcia. Mikołaj mówił mi, że to mi się rodzina wykrzydała. A to jest do ci do buzi? Słuchaj, a jakby ci się dziecię urodziło, to tu masz bajki. A, że cię lubię, masz jeszcze jedno. Dziękuję. Lecimy dalej. Tak. Proszę, i gwiazdki. Jezus, miałby mąż wiedzieć. A z tobą pójdziemy w klasyk. Ty dostaniesz Andersena, Rilkę, klasykę, Bożego. I reklamówkę.
Ale szkoda, że nie chyba. To są te same. Temat jest na inne. Ale pod spodem. A bo co? Słuchajcie. Wiejskie klimat, przepraszam, ale będę musiała, nie wiem, przecisnąć się. Ale nie, jak już idę, dobrze, to jak przez stół, kochani. Tu mam taki prezent. Jak już się darła moja ukochana kuzynka Beata. Dziecię moje drogie, ciężki czas na ciebie przyszedł. Ten zegar niech ci odmierza tylko dobre. O, dziękuję. I żeby ci wszystko w tej szkole grało. Dziękuję. Proszę cię, Kolo. Dziękuję. Brawo, brawo. Basiuniu, niech cię matka najświętsza. Aniołki z kurami. A może święty Krzysztof może nam to powiedzieć. Proszę, kochanie. Mikołaj o tobie pamiętał. Proszę. O Jezu, proszę, też buzi. Dawaj, machałki. No nie, no. Tak już nie wcisnę się. A, bo tak? Tak? Tak, proszę. Nasza Hania kochana. Nie żyje. Nie żyje. Tak, dla tych wnuków. Z pozdrowieniami, tak? Dla moich, tak? I jeszcze dla mojej ulubionej czytelniczki Dorotki, która nazywa mnie psiową Ewą Dżyzgą. Proszę. No coś takiego, ale fajnie. Pani Krysiu, była pani zawsze moją idolką i niech tak zostanie. Dziękuję. Proszę. Proszę, bardzo. Gwiazdo ty moja perlańska. Uwielbiam cię. Przepraszam. Komput znowu pieje. Czas starcia piór nadszedł. Z podziękowaniem. Tak, i jeszcze tu będzie dodatkowo jeszcze krzyżyk za ten wspaniały plac. Proszę cię, kotku. Tu mamy jeszcze... Czekaj, ile ty masz tych dzieci? Nie chcę przypomnieć. Proszę. Z tą dziewczynką. Nic nam, kochani, nie braknie. Proszę, 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 buzi. Tak. Iwonko. Mówię, że z tą dziewczynką. No i tu jest dylemat. Cóż ja ci mam dać? Co my tam mamy, dziecko? Nie rozmnażajcie się jeszcze przez dłuższy czas. Słuchajcie muzyki poważnej. Bajki, tak, też będziecie mieć pod mnie na wszelki wypadek. Czy ty jesteś kierowcą? Nie. Ale będziesz. Dałam mu buzi. Kamerę też. Tak, buzi. Buzi, bo lubię. Buzi, bo lubię. Lecimy dalej. Nie. Smacznego. Tak, w ogóle zapomniałam. To jest tak zwany Mikołajek. Tak, dziękuję tak. Serdecznie. Dziękuję bardzo. Anno. Anno. Masz full wypas. Masz. Czekaj, tu się bajki. Uć się języków, bo po niemiecku. Proszę cię bardzo. Proszę. Chyba. Czekaj, grzebniemy, grzebniemy. Słuchaj, święty Krzysztof oraz inni będą cię chronić. Dobrze. Proszę państwo. Za to, że ci się tak ciężko to nosi. Z podziękowaniem za całą naszą współpracę. Z pozdrowieniami dla rodziców. Idziemy dalej. Elka książkę dostała. Tak, Merkuriuszu. Oj, wzrośnie sprzedaż. Proszę cię, bierzesz? Bierz. Mamie. Idziemy dalej. Gwiazda za zasługi. Dajemy je, czekaj, drzewniemy tu jakiś. No cóż może dać bibliotekarz, no cóż, no. Tylko nie książkę, pani Margosiu. Żeby nie zrazić? Żeby nie zrażać.
Proszę cię bardzo. Siedziecie, ucz. Kuba. Nie bój się. Proszę. Możemy je jakoś tak postawiać. Chodzi się zresztą. Jak u ciebie z tym, z ortografią? U kogo źle? Proszę. Proszę. Misiek, masz młodsze rodzeństwo, dziecko, uczcie się. Cała rodzina nie się uczy. Dawaj później. Jak już przyszedłeś, proszę. Młoda, ty jeszcze ze mną nie współpracowałaś, ale to się musi zmienić. Coś tu dorzucimy. Proszę, do tego dodajmy klasykę. Proszę, dajmy. Czy my mamy jeszcze jakąś fajną książkę? Jeszcze mamy, tak. Proszę. Mamy jeszcze. Proszę. Tak. My pójdziemy w układy. Nie trzeba płacić. My będziemy z tą współpracować. Tak. Postaram się. O, i mój ulubieniec i pani dyrektor przyszedł. Kochanie, dobrze, że przyszedłeś. Dobrze. Jeszcze święty Krzysztof przed niedobrymi właścicielami zgrozili. Tak, miałam 500 lat. Dobrze. Słuchajcie, mam nadzieję, że reszta osób, które ja zapytam wprost. Czy ktoś został pominięty? Nie, pani Małgosiu. Nie. Jesteśmy po prostu zaskoczeni. Mile, daj Bóg. Obdarowani. Tak. Nie wiemy, co powiedzieć. Mówi się dziękuję. Tak wystarczy, staropolski. Dziękuję pani dyrektor. Z pewną dozą nieśmiałości wystarczy, dziękuję. To dziękujemy. Drodzy państwo. Młodzieży. Bo wiecie, nie ukrywajmy, w mojej rodzinie żyje się krótko. I jak umrę, to wam tej bajki może już nikt nigdy nie przeczytać. Nie wiem, czy moi współmieszkańcy z Biadolin Szlacheckich, Radłowskich, Perły, Łoponia oraz sąsiednich miejscowości wiedzą o tym, że jest bajka o jednym z mieszkańców Biadolin, która była umieszczona w zbiorze pod tytułem 20 nowych bajek i to był podręcznik dla dzieci w czasie II wojny światowej i na terenie Generalnej Guberni, czyli w naszym rejonie. Tą bajkę mamy ze zbiorów rodowych rodziny Wołków. Postaram się ją ładnie, może mi się uda ładnie przeczytać i nawet ze zrozumieniem, jak tu pani dyrektor mi okiem łypie. Szczęśliwie się kończy bajka? Szczęśliwie. No, wszystkie bajki o Biadolinach kończą się szczęśliwie. Oczywiście. Dziad Bartłomiej Pikulina. Dziad Bartłomiej Pikulina mieszkał w wiosce w Biadolinach. Dziad był jeszcze krzepki, zdrowy. Umiał dobrze kopać rowy, ścinać drzewa, stawiać płoty, lecz nie cierpiał on roboty. Wolał zabrać torbę pustą i wędrować po odpustach. Od Tarnowa do Tuchowa. Stamtąd zaś do Częstochowy wiódł zazwyczaj trakt dziadowy. Raz noc była księżycowa.
jak szedł znowu do Tuchowa. Idzie zwolna, z miną tęgą, drogą, co się wije wstęgą, wzdłuż cmentarzy i nie wiedział, co się zdarzy. Widzi, z dala jedzie bryka i ku niemu wprost pomyka. Nie ma pana ni furmana. Konie same pędzą drogą i przystają koło dziada. Siądę chyba do skarbczyka i przejadę kawał świata. I już siada, lejce na ręce zakłada, strzela z bata. To uciecha, to parada. Historyja będzie nowa, jak zajadę do Tuchowa. Tam pod dęby, oj, otworzą dziady gęby. Święty rany, czy ja trzeźwy, czy pijany? Co za konie, co je niesie? Ni po polu, ni po lesie, tylko wznoszą się ku górze. Bryka z dziadem już na chmurze. Już przybliża się do gwiazdy, dziad truchleje. Od tej jazdy medytuje, widać trzeba, aby z torbą wlazł do nieba. Już mkną po księżycu konie, dziad ze strachu łamie dłonie. Za siwą się łapie brodę, widzi lasy fioletowe, widzi stawy pełne mleka, widzi ludzi o dwóch głowach. Skłonił się do połowy przed najstarszym czterogłowym i odezwał się w te słowa: kędy droga do Tuchowa. A najstarszy czterogłowy wskazał na drzewa, na kłody i na lasy niewycięte. Nie wymigasz się wykrętem. Wszelka prośba twoja na nic. Żyłeś dotąd jako ptacy, lecz tu cię nauczę pracy. Litości się nie spodziewał. Nurze, żwawo, ścinaj drzewa. Dziad Bartłomiej już nie ziewa. Nie ogląda się, nie śpiewa. Ścina drzewa, znosi kłody. Księżycowe suszy wody. Ponad miarę się utrudził. Gdy nad ranem się obudził, ze snu go bolała głowa i spóźnił się do Tuchowa. Brawo. Brawo. Motto i tytuł naszego spotkania jest Biadolińskie duchy i zjawy z piórnikowych opowieści naszych babci. Troszkę przygasimy światło. Panowie sobie wezmą stołeczki. Panie kochane, które już widzę, zakończyły darcie piór. Ja zresztą też, bo ja pracowita z domu jestem, ja już zdążyłam je nawet wyfarbować. Mam nadzieję, że podzielą się z nami wspaniałymi opowieściami, a chyląc głowy przed naszym zespołem, który dzielnie co tydzień biega na próby, mam nadzieję, że skutecznie, i zaprosimy Państwa do tańca. Mam nadzieję, że panowie i panie przyłączą się do śpiewu. No to zapraszamy. No, nie wiem. Panie się, no może zrobimy w ten sposób, że pan kierownik zespołu, nie wiem, panie Januszu, gospodarzu nasz. To wy zaczynacie na golu. Tak, państwo zaczną, żeby tak, żeby mnie to napięcie opadło. No nie, dobra. Ta trema. Chodźcie, dzieci, idźcie. Nie romansować, będzie czas na to. Muzyka na ten wyskupek na początek, walczyka na tego, aż w Jadoli. Znaczy mi żyć. Biadoli,
myśli, owej myśli, lecz mnie nie chce, zasmucone moje serce. Owej myśli, lecz mnie nie chce, zasmucone moje serce. Po cóż tobie dłużej szukać, do kasieńki w okno pukać, stukać, pukać w okieneczko, otwórz Kasiu kochaneczko, stukać, pukać w okieneczko, otwórz Kasiu kochaneczko. Od wieczora tutaj stoję, otwórz Kasiu serce moje, nie mogę stać tu do rana. Ale ja tam muszę iść, ja to na siemo.
moją lubę odwiedzić, proszę mi sama. Pierwszy raz ona się gniwo, zaszereń nam drugi raz ona się gniwo. Stawię ryby, graj się grzyby, w sadzie orzechy, oj nie będziesz miała Maryś ze mnie potrzeby. Stawię ryby, graj się grzyby, w sadzie orzechy, oj nie będziesz miała Maryś ze mnie potrzeby. A zachowamy sobie jeszcze kochani, mam nadzieję, że na naszej wspaniałej młodzieży występ zespołu zrobił takie samo wrażenie jak na mnie. Ja niestety tańczę tylko w takich szpilkach, przeprowadziłam konsultacje, nie biorą mnie. Nie ze względu na to, że nie mam słuchu, nie, tylko że ze względu na to, że tylko w takich butach. Pani dyrektor! Odczeprzesz się ode mnie. Odbawisz się. A dla ciebie kurwa. Czekam się normalnie jak. O, chciałaś powiedzieć, żebym się wzięła za skubanie, bo już wyżdżała. Się tu. A ja proponuję, żeby każda młoda dziewczyna, ten, jest tam mój ukochany uczeń Kamil, ten Bogusz. Uczeń. Chodź tu Kamil, tu dziecko. Poszedł. Chodź tu Kamil. Uczeń. Bo mój najlepszy uczeń. Pawla? Nie ma już. Jest taka pianta pełna tego. A boi się, bo będzie skubał pierze. Nie ma. Jest ten kamion? Jest. Nie ma? Gdzie może? A chodźcie dziewczynki, weźmiecie sobie po piórku. Bo proszę, a gdzieś tam po piórku. Proszę, pani dyrektor oczywiście ona potrafi to wytłumaczyć. Bo ja myślę sobie, Małgosia, że wszyscy myślą, skubanie pierza polegało na tym, że to pierze tak sobie tak leżały jak dekoracje, placki, wszystko i wszyscy przyszli, pojedli i już było po wszystkim. Na sam koniec, O alergikach, nie było wtedy mowy. Wszyscy spali. Kochanie, to jest na razie symbolika. Basiu, bierz się do roboty, proszę. Mamy to nie podane. Gdzie jest mój kamień? Naprawdę, proszę. Basiu, daj mi podaj. Już idziemy do młodzieży. Już idziemy do młodzieży. Młodzieży, zaświecimy światełko. W domu są odkurzacze, to się odkurzcie. Światło. Nie opieprzamy. Kubuś. To się nauczy. Proszę. Kochanie, chodzi o to, żeby tutaj to zajmie. I to tak zadanie. Trzeba oberwać porządnie, nic tu nie mogło zostać. A to wszystko udawało się do uderza. Ktoś mi pod pierzyną w domu. Ja. O, pani Hania, ja też. To nas tylko dwie wersje zostało, pani Hania. Nie, jeszcze ja się. O, to jeszcze Kuba. Ale to ma poduszkę. Ja. O, to jest więcej. O, widzicie. I słuchajcie, żeby taka poduszka powstała, to wiecie, ile pióra trzeba jeszcze na skórę. I tutaj on musiał zostać u góry najmniejszy. Nie wolno było zostawiać dłuższego domu. I zbieramy się tak, kochani, no nie tu dzieci moje.
tylko do pudełka, bo to wszystko trzeba było włożyć do jednego albo pudełka. Słuchajcie, ja teraz przejdę i dla maluśkiego uzbieramy tu. Tak. Dla maluśkiego na pierzynkę. Dla maluśkiego, tak? No nie, no pani Zony, skuszerka, proszę. No poprawi. No poprawi dziecko, drogie, ty do szkoły musisz się wrócić. Proszę, co to pachowie? Proszę, kochani, o proszę. I tak, kochani, tak. O proszę. Jeszcze pan. Jeszcze dużo pióra. A wiecie o tym, że każda panna musiała mieć pierzynę po wyższej, jak to powiedziała? Bo wy tak mi powiem. Oj, to bardzo ładnie. Już wiecie, jak się skubało pierzynę? Na kogoś? To dobrze! Kasiu, nie zagaduj, pokaż to, że się uciągała malutkiemu. No, uskubałaś to. Zobacz, jak tu pięknie. Nasza Kasia. O, piękniesz. Proszę, proszę, tu fachowców. No, nie, tu damy, proszę. Fachowców, tak. No, z drugiej strony, ale tutaj jest takie wyskubane. Nie, to jest nie, ja tu dam na kawę. Pięknie, po tej stronie siedzą fachowcy, mentorzy, tak, skubiorki. Tu pani Krysia podpowiada, że to skubiorki, proszę. No, pięknie. O nie, no tutaj jest. Nie, no ja to muszę pokazać. Tak, skubał pani już? Słuchajcie, przepraszam. Słuchajcie, to jest mistrzostwo świata. Ale kto to zrobił? Kto to zrobił? Mistrzynie. Dwie. Ostatni. Tam. Ci jak to mówią, sieć w kącie, znajdą cię, proszę. Ja się dzieci uczyły. Proszę, dajemy. Pani z Zdrowej Chodzi przyszli do twojej mamy do szkoły. Nie rozmawiam z tym, ja rozumiem. Nie, 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 ale takie ładne pięknie. Zapraszamy, zapraszamy. Chodź. Ja wam powiem horror. Drodzy Państwo, Boże błogosławiony, proszę, proszę. Drodzy Państwo, pani Jakubasowa opowiadała mi tu ostatnio. Opowiadała. A mamo, słuchajcie. Halo. Przyszli nowi ludzie, fajnie. Towarzystwo się troszkę nam spóźniło. Ale to nie. Ale buzi dostaną na dzień dobry. Dla ciebie prezent dzień mam dobry w domu. Dzień dobry, mam gościu. Chodź, daj Boże, gościu, chodź tu, chodź. Gościu mój spóźniony, jakże upragniony. Ja już towarzystwo ma zawieźć do tego. Wszystkim Małgosiu, zapraszam do domu. Widzę, że już jak na każdym szanującym się piórniku. Jest praca w podwrócach. Na fantuszki, super. Młodzieży kochana, wy macie teraz internet. Macie Twittera, Facebooka, naszą klasę, SMS-y, komórki, a myśmy mieli wyskupki. I to był naturalny przepływ informacji. Ale to było naturalne. Natura. I w długie, smutne wieczory.
W podobnym klimacie spotykały się panie w jednym z domów, albo to było co kroczące, tak? Kroczące. Najpierw po jednej, potem po drugiej, potem po trzeciej, potem po czwartej, ale u każdej było zakończenie na bezkupę. U nas też będzie. Każde. U nas też będzie zakończenie. Pani Jakubasowa. Młodsze dziewczyny. Pani Jakubasowa. Bo my tutaj mamy mapę Jadolin. I ja postanowiłam, drogie panie, że te wszystkie duchy i zjawy, które nas w dzieciństwie straszyły, my je musimy nazwać i ocalić od zapomnienia. I pani Jakubasowa nam opowie, bo ona tu zaczęła kiedyś mówić i musi to skończyć, gdzież to ją straszyło. Nie kłamała, poszła do kościoła. Proszę. Pani opowie. Młodzieży. Młodzieży kochana. Mam prośbę. Pani Hania kochana, podzieli się z nami opowieścią. Jacku, cicho, Jacku, ty duszo niepokorna. Za czasów pierwotki jadę ze siostrą głową, jeszcze łosą babcią, do Wojnica po metę cementu. Do kolejki, gdzieś tam trzeba było stać w kolejce. Tak, zjeżdżamy z komuna, siostrą, co tam góra jest. Przyjechały przygody. No. A w kaplicy świętego Piotra, nie? Według mojej siostry to duchy lądały. A że ją świeciłam z motorem przez świat, to dobrze, że mi nie zeskoczyła z motora. Bo uznała, że to duchy. Duchy były? Pani Ania motorem Agusiu kochana, czy ciebie jeszcze straszono czarną wołgą? Pani Zosia opowiada teraz. No, chodziło się we dwoje. W nocy pilnowało się sklepu. No, więc my z domu światło. Nie było na tyle mężczyzn, kobiety. Chodziły panienki młode. Szłyśmy koło cmentarza i tam płakało. Widziałyśmy coś takie, jakby cień biały. I pomyślały, że to duch nas straszy. Okazało się, że to były sowy. I one tak w nocy płakały. No tak, bo takie głosy ale tam razem my się schowały w modelu. Byłyśmy na wsi, aleśmy się pilnować do podskrewa. Siedziałyśmy z wieczora, mówiąc, co teraz jest. No nie ma, jest. I my tam siedziały, w noc to my siedziały, że to duchy w nocy, duchy nie straszą. Kopę siana, weszły w środek i do kontrol też była, że jakby w domu zastała, a jest wyznaczony na ten dzień. Jest takie skrzydło, bo do północki tylko się świecą lampy, a po północku już nie świecą. To jest właśnie wniosek nasz do pana burmistrza Kurka, żeby wyznaczać we wsi warty od północy. Pani sołtys, proszę przekazać. Podwójnie z chałupy. Albo najlepiej gruty mieszane. I to rady. To, tak. Już mamy jednego burmistrza. Ale tego narodki u siebie. A nie? Tego narodki. Nie, nie, nie. Właśnie trzeba chodzić o całe. Po sołectwie. No przepięknie, no widać, że idziecie z Beskupku, no cudnie. Dziękuję za przyjęcie. Dziękuję.
A wiecie, co robili na przykład chłopcy, jak bo też się spotykały dziewczyny, a na przykład wrzucali albo gołębia, albo jakiegoś kurę i wszystko te pierze, to wszystko się unosiło do góry. Ale to była taka dziewczyny, albo na słońcu się na błoniach tam na górze, albo jak była sąsiadka jakaś słała na drugą sąsiadkę, a w tym domu dzisiaj na przykład jak tutaj kończymy sprawę, jest mnóstwo takich właśnie biur. No. Bo ta sąsiadka, co była zło na tą swoją, no, drugą, to wzięła tych biur, tych wyspiewanych, tych właśnie bandyli, no. I tak ich tam wzięła za płonie, tam w kościele, a tak dobrze. A to widzę, jak ta sąsiadka sobie wyszła rano, jak sobie wypożyczyła tę babkę, którą widziała, które tam skubały. Która to jest taka mądra, już była kłótnia. Był powód do kłótni. Bo całą no, te drogi, te takie. To była taka złość, że jej przysłały właśnie, przysłała na tę drogę. No. Pani Haniu, mam prośbę. Rączki od buzi i mówimy głośno, bo to trzeba. No. A w ogóle to się zbliżcie do stołu. W ogóle to ma pani jeszcze ten motor, czy nie? Pani Haniu, czy ma pani motor jeszcze? Tutaj pytanie. Ty jeszcze jeździsz motorem. Mam Chińczyka taki mam. Ale chłopak czy motor? Ale to stary motor. Także pani już dawno nie ma. Ale to chodzi o ten stary, bo ten stary mój. Stary to już proszę. Trzy, cztery. Potem pani jeździ. Trzy łosy, trzy łosy. A Junaka jest Helkę? Jest Helki nie miała. Słuchajcie, jak się mówi, gdzie się tak na starych sprzętach używa? To nie jest trend, tylko jak takie inne określenie. Masz stary taki, wiesz, to odrestaurowany jakąś taką osę. Pytamy się Andrzeja. Andrzeju! Andrzeju. Andrzeju. Jeżeli teraz jeździsz taką starą osą, to no, motorem czy rowerem, jak się to nazywa? Nie trendy, no, czy Simpsonem, czy kim? Jak? Młodzież to po angielsku, cool. No może być i cool, ale chodzi o to, że to jest takie... Retro. Jak? Retro. Retro to też. Mówi się o klasmobile. Klasmobile, o. Klasmobile. Wiedziałam, kogo zapytać. Czyli pani Hania jeździła na klasmobile. No. Jeździła. A tak, bo wtedy kobieta na motorze to była rzadkość, a i motor był rzadkością. Chodźcie bliżej, Gosia. Chodźcie bliżej do stołu. Przesuńcie się tutaj. Chodźcie. Teraz będziecie tańczyć, to już. A po chwili jest w o tych motorach Chińczyka, nie? Chińczyk jest teraz. Nasz ksiądz prawa świętej pamięci jeździł na jawie. No, ja też się nieraz na jawce pójdę. Ta jawa jest odrestaurowana w Gminie Jabłka. Beato, dzieci drogie moje, ty wędrowałaś do domu,
wzdłuż toru, tak, gdzie do dziś nie ma oświetlenia. Tak. A straszyły cię? Straszyło. Tak? Jezu, jak straszyło. Ogniki normalnie latały takie. I myśmy uciekali. A gdzie tam Zosiu, robaczki? Ale nigdy nie po dopadło. Po prostu ręce odbite na drzwi. Niestety. To już jest złośliwość. Odezwał się ten, co jego dopadały. Ręce odbite na drzwiach, jak nas pędziły i goniły. Tak. I krwawe. I tak. No nie? Tak. Pani Krysia też widziała. Nie? Słuchajcie, mój mąż, no, jak miałam 16 lat, tak zaczął do mnie chodzić, żebym też, broń Boże, wieczorami mu z domu nie wychodziła, też mi opowiadał te barwne opowieści o diabelskim kopycie, o jakiejś łapie. I zaczęłam to opowiadać mojej mamie, a moja mama mówi: dziecię drogie, to po to cię do miasta posłałam, do szkół. I co panie na to? O, widzicie, o wilku mowa. Pan i władca dzwoni z Austrii. Pozdrów Stefana od nas. Dzwonił. Już, już mnie nie kocha. Ale wiesz co, jakbyśmy się połączyli telefonicznie, to by może on opowiedział. On taki nieśmiały znowu. Basiu! Basieńko, kochanież ty moje, ty opowiedz o tych swoich przeżyciach, o tych strachach, jak jeździsz z tej Biedronki. Przecież ciebie straszy do tej pory. Żółte mamy te odblaski i Basia jedzie, drze. Teraz godzinę jadę, teraz no. I pani, panie, nic tam ją nie straszy. Ja będę nie chorzę. No. Koło święta Piotra i nic. No, pani Jakubasowa, bardzo panią proszę. No mówią, że
Widzicie, jak ja na was dobrze wpływam. Bardzo dobrze. No ja tak po gospodarsku, panie dyrektor, po gospodarsku. To mamy sobie nie szkole, na ludowo nas zaśpiewać. Żeby potem... Dawaj.